Kochanów, tu mieszka Gipley. Pewnego dnia Lumi prosi go o pomoc. Kupiła nowy butik, w którym niestety straszy duch. Nasz bohater postanawia go wypędzić i pomóc Lumi. Czy mu się to uda? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 13 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay. Jest, słuchajcie, późny wieczór, a przed chwilą dzwoniła do mnie roztrzęsiona Lumi i mówiła, że coś się dzieje w jej nowym sklepie, gdzie sprzedaje ubranka. Także pójdziemy sprawdzić, o co dokładnie chodzi. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem. Dołączajcie do armii, ponieważ będzie nas niedługo 2 miliony. Słuchajcie, zostawcie jeszcze kciuka w górę, żeby mnie tutaj wspierać i zobaczymy właśnie, co tam się dzieje u Lumi i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety. Słuchajcie, także tutaj w ogóle Lumi niedaleko gdzieś założyła nowy sklep z ubrankami. O, patrzcie, jest tam. Zaraz się spytamy, o co chodzi i właśnie czemu mnie w ogóle tutaj wzywa. I w ogóle kupiłem ostatnio takie kozackie rzeczy, słuchajcie. Dwie związane właśnie z hakerem i z trollkiem. Na przykład mam taką maskę, uwaga, 3, 2, 1, bang. Jestem, słuchajcie, teraz trollkiem. Siemanko Lumi, tu trolek Gplay, no, co u ciebie? Już nie strasz, tak widziałam, jak ją zakładasz. Nie, no słuchaj, no po prostu po prostu tragedia. Dopiero co otworzyłam ten butik, a normalnie tam coś straszy. Ja się tak potwornie tego boję, no mówić, no coś jest nie tak. Słuchaj, no w moim butiku normalnie. Butik Lumi, tutaj właśnie butik otworzyła właśnie swój własny Lumi. Dobra, zdejmiemy tak, tą maskę trolla. Tak, wszystko fajne. No ogólnie jest tak jakoś tak, wiesz co, no ogólnie dziwnie. Coś tu się dzieje nie tak. Tak jakby tutaj czasami ktoś po prostu był. No ja się po prostu boję, a to, no tyle tutaj, wiesz co, pieniążków włożyłam w to miejsce, więc no szkoda mi od razu się teraz stąd wynosić. Powiem ci, że fajnie tutaj przebieralnie, no naprawdę fajny asortyment. Lumi, nie martw się, ja ci pomogę, co słuchaj. Co ja mam zrobić? Ktoś będę cię może troluje. Po prostu płakać. Wiesz co, ja się tym zajmę, ty wracaj do domu, bo i tak już tutaj nie ma klientów, tak? Już jest za późno. Wracaj do domu, ja się tym zajmę. Dobra, i dowiem się, do domu. To tutaj za tym stoi. Słuchajcie, także ja w ogóle tutaj teraz ubieram maskę hakera, haha, jestem teraz hakerem i tak się składa, że mam w ogóle tutaj kamerę i monitor, który dzisiaj kupiłem właśnie w sklepie i wiecie co? Zamontujemy tutaj monitoring i będziemy obserwowali, czy Lumi ściemnia, czy rzeczywiście coś tu się dzieje, czy może ktoś ją troluje i przyłapiemy właśnie tego trolka na gorącym uczynku. Strolujemy, słuchajcie, sami strolujemy trola. Okej, także tutaj zamontujemy dwie kamery, jedną jeszcze na dole i przed wejściem, wiecie co? Zrobimy pułapeczkę za momencik jakąś. Okej, dobra, także tutaj jeszcze stawiamy cyk, kamerę. Okej, i teraz szybko tutaj przed wejściem wkupujemy się, słuchajcie, hop, 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 tutaj, no myślę, że coś takiego, szybki trolek nie zaszkodzi tutaj, jeszcze trochę dirtu, zakryjemy to wszystko, teraz chyba będę musiał, słuchajcie, zmienić hełmik tutaj na trolowy, ale już nie będziemy zmieniali hełmiku, po prostu musimy tutaj zobaczyć, czy ktoś rzeczywiście tutaj się czai, czy chce ktoś się dostać do jej butiku, czy nie. Okej, dobra, jest już wszystko ogarnięte, mamy, słuchajcie, tutaj kamery, ej, patrzcie, tam się czai nubek. I co on tutaj robi w ogóle? Żadnych ubranek tutaj nie ma, tyle miało być tu ubranek. No ja ci, co za sklep. Zobaczymy. Ale może sobie jeszcze tutaj. Patrzcie, mamy to go. Co jest? No to siemanko, to tak, wpadłeś, to słuchaj. Taki? Przyznaj się, czy to ty tutaj straszysz Lumi w tym butiku? Tak naprawdę ona się tu strasznie boi, słuchaj. Chciałeś coś ukraść teraz? Co jest grane? Nie, no chciałem koszulkę tylko ukraść sobie, ale ja tu nikogo nie troluję, nikomu nic, Nubek, tylko koszulkę. Idziemy do aresztu, zapraszam cię, żadną koszulkę nie będziesz Nubek kradł. Nie chcesz, czyli to po prostu wychodzi na to, że to ty tutaj tak naprawdę pewnie ją straszyłeś, chciałeś pewnie się zakraść po cichu, jak złodziejaszek, a tak naprawdę ona się... Ja przyszedłem tu pierwszy raz, wcześniej tu nie byłem. Przestań, Nubek, mnie tutaj wkręcać, idziemy na górę, naprawdę, ja cię zamykam, oddajcie, wiesz co, panie policjant,
policjanci. On tutaj chciał się włamać do butiku Lumi i ukraść koszulkę. Zamykam go tutaj w areszcie i się zajmijcie. Ale to zapraszam. Tylko raz. No, fajnie, no, raz czy dwa, mi... czy pięć. Nie, wchodzisz tutaj, mogę. Lubek, i odsiedzisz sobie dzisiejszą noc tutaj. Mam nadzieję, że policja się tobą zajmie. Na razie. Ale to okay. Nie byłem fajnie, ja. Fajnie. Okej, słuchajcie, także wygląda na to, że chyba sprawa jest rozwiązana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Butik Lumi jest już chyba w porządku. Trzeba tutaj tylko, słuchajcie, naprawić szkody, które wyrządziliśmy. Także nasza tutaj pułapka zadziałała przepięknie, standardowo. Dodatkowo mamy tutaj monitoring. Możemy, słuchajcie, w każdej chwili zobaczyć, co się tutaj dzieje. Na przykład widzimy tutaj na dolnym piętrze nic się kompletnie nie dzieje. Przekręcimy tą kamerę. To hej, cóż tu lata? I patrzcie w ogóle, co jest grane. Ej, to jest, naprawdę to jest nawiedzone. O nie, widzicie to? To się wszystko kameruje. Przecież ta dziewczyna w ogóle, jakie oczy ma straszne. Ja nie mogę, muszę tam iść to zobaczyć. Słuchajcie, na własne oczy. Szybko wchodzimy do tego sklepu. Mam cię, duszku jeden. Chodź tutaj, gdzie jesteś? Dobra, szybko na górę wchodzimy. Zaraz go złapiemy go. Mam gno na gorącym uczynku, ale się trochę boję. Słuchajcie, gdzie on jest? Zaczynam się, słuchajcie, troszeczkę martwić, że tak powiem, bo tego się nie spodziewa. Ojku, co to było? Coś tutaj, słuchajcie. O nie, co się dzieje? Gdzie on jest? Ej, słuchajcie, jakieś dziwne, naprawdę się rzeczy tu dzieją. Ja tutaj zdejmuję tą maskę. Ej, to ja, Gplay, nic mi nie rób, słuchaj. Ja tylko chcę obronić sklep Lumi. O nie, patrzcie, co się dzieje. Chyba się wkurzył ten duszek na mnie. Ej, nie. Musimy obronić tutaj jej sklep. Sklep Lumi, nie. O nie, co to było? Co to było? Piorun jakiś tu trzasnął. Tu się naprawdę dzieją niestworzone rzeczy. Słuchajcie, ja się zaczynam martwić. Musimy chyba łapaczy duchów tutaj zatrudnić. I po prostu ja nie mogę. Mam nadzieję, że mam to. Słuchajcie, o nie, ktoś mi drzwi tu jeszcze zamyka i otwiera. Ja nie mogę, widzicie? Patrzcie na te drzwi. Same się otwierają i zamykają. To nie jest normalne. Naprawdę. Ja stąd zwiewam. Zwiewam stąd ducha. Ja cię nie dziwię, słuchajcie, że Lumi w ogóle się tutaj boi siedzieć w tym sklepie. Bo to jest naprawdę dziwne. Co się tam wydarzyło, widzicie? Sprawdzimy szybko jeszcze kamerę. Tu jest pełno szkód, ale na razie tutaj już chyba nie widzę. Chyba dał spokój temu sklepowi, ale w ogóle to miejsce jest chyba, słuchajcie, jakieś nawiedzone, nie mam zielonego pojęcia. Jedziemy, mam nadzieję, słuchajcie, że tutaj jeszcze łowcy duchów pracują, oni tutaj kiedyś mieli sklep. Zaraz mam nadzieję, że uda nam się w ogóle ich spotkać. Dobra, to było gdzieś tutaj, gdzieś blisko, pamiętam. No i fajnie, po robocie, zamykamy. Stop. Halo, przepraszam, ale o co chodzi? Wy polujecie na duchy, a właśnie się zbliża noc, a ja tutaj tak naprawdę... Ale przepraszam, mam... do 20:00, do widzenia. Ej, w takim nie, proszę mnie wysłuchać, tam naprawdę w nowym butiku Lumi coś się złego dzieje, musi pani to zobaczyć, tam są naprawdę niestworzone rzeczy, tam się działo, ja mam to nagrane, tam po prostu latała jakaś dziwna istota, wszystko niszczyła, pioruny, musi mi pani pomóc, naprawdę, no niech dobrze, pani bierze sprzęt. Dobrze, zrobię taki wyjątek, zapraszam tutaj do mnie. Zapłacę ogólnie pani. Sporo tutaj sprzętu mam. Dobra. To wezmę. To niech pani to wszystkie najważniejsze rzeczy po prostu. To proszę jest na duchy, też również tak? Sobie brać. Tak, łapacze, to wszystko. Ogólnie będziemy musieli wypowiedzieć jeszcze pewne zaklęcia, ale może udamy się teraz po prostu tam. Czy ja coś jeszcze ale tu miałam ja zabrać? Się cykam, chyba proszę pani, już nie. Bo co jak ten duch się na nas obrazi, że my go chcemy w ogóle złapać? On się może na nas obrazić, prawda? Niech pani wsiada, no. Jedziemy. Ogólnie no nie wiadomo jak zareaguje, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Ogólnie dobra. To łatwa sprawa do załatwienia. To tutaj. To jest ten butik, to jest nawiedzone miejsce. Ja naprawdę pani pokażę, co ten tam duszek narobił, bo to nie jest normalne. Naprawdę, o nie, cały czas ten mieczek tu, przepraszam, zostawiam. Mam tu kamery. Proszę być bardzo ostrożnym teraz. Idziemy dobrze, proszę pokazać ten na paluszkach do góry. Ale wie pan co, ja ogólnie się tym zajmuję, więc pan nie musi mi mówić, jak okay. Ja mam tutaj chodzić, czy na paluszkach, ale teraz czy jak. Cichutko, dobrze. Proszę, bo naprawdę o tutaj może być. Tu jest kamera. O, na razie nic nie widzę. On tutaj latał wszędzie po prostu tutaj. Co aż tu się tak? Działo? Tutaj dziury narobił, zniszczył przebieranie. A może tutaj pioruny. Ktoś po prostu sobie trollował pana? Nie wiem, on tutaj gdzieś jest. Musi pani go wyzwać i musimy się dowiedzieć, o co mu chodzi tak naprawdę. Nie wiem, co pani dobrze. Tutaj ma jakieś dziwne tutaj niestworzone rzeczy. W takim razie musimy powiedzieć. Tutaj proszę porozstawiać właśnie to, co ja tam pan widział. Dobra, ale... musimy jeszcze tutaj stanąć i powiedzieć coś takiego. Duch
duchu, pokaż się, dobra? Duchu, pokaż się. I ja tutaj biorę specjalny sprzęt i będę wykrywać. Jest? Ha, to jest coś takiego specjalnego. Tutaj normalnie pionu uderzył we mnie. Tutaj. Oj. O nie, znowu on dobra. Tu jest. Uciekamy. Dobra. Uciekamy. Będę szła z tym. Nie, ja nie mogę. Wyczuwam, ale to jest dziwne. Nie. Co, jakoś moc? O, tutaj on troluje, widzi pani? Prowadzi, o, tutaj tak. Duchy tutaj normalnie zamykają i otwierają drzwi. Prowadzi mnie coś po prostu na noc, ale to jest bardzo potężny. Taki, z takim jeszcze nie miałam po prostu do czynienia. Sygnał tu, jakiś? Tak. Jakaś energia, w tą stronę. Duchów tutaj jest? Tak. Czekaj. Co jest? To jest ta koszulka. To z tej koszulki to wszystko po prostu idzie. Że to z niej ta energia cała? Tak, wychodzi na to, że po prostu to się zaczyna z tego wszystkiego. Dobra, ale co mamy z tym zrobić? Mamy to wziąć i go jakoś wezwać? Czy co jest grane? Co robimy? Słuchaj, musisz po prostu, bo ten duch, on się mnie po prostu boi. Musisz wziąć tą koszulkę, wypowiedzieć tutaj, żeby się ukazał, z tobą porozmawiał. No i po prostu sam musisz to załatwić, więc ja muszę ciebie tutaj samego zostawić, ja dobrze? Ja nie mogę, ale ty to może przegonisz, razie... jak ten duch ciebie boli, to może nie, go przegonisz i posprawię. Nie, on się po prostu mnie boi, on nie chce ze mną rozmawiać w Dobra. Ogóle. Ty musisz z nim sam na sam. Ja z nim porozmawiam ja idę, i może ja się dowiem, co go trapi i rozwiąże ten problem. Czemu akurat on tu mieszka? Może on tu kiedyś miał dom? Czy nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, o co chodzi? Ale dobra, teraz znowu zostałem tutaj sam. W ogóle ta babeczka mi zbytnio nie pomogła, tylko raczej rozwścieczyła tego duszka i tak naprawdę zaczął tu strzelać piorunami, ale mówiła, że z tej koszulki jest bardzo dużo energii. Także teraz, słuchajcie, rzucamy to i mówimy: duszku, pokaż się! W czym mogę ci pomóc? Ciekawe, czy to w ogóle zadziała? Duszku, gdzie jesteś? Ej, co to było? Patrzcie, on tam jest. O nie, widzicie? To zadziałało. On chyba tutaj po prostu przyciągnęła go w ogóle ta. Przyciągnęła go normalnie ta koszulka. Ej, duszku, co w ogóle ci się stało? Ty utknąłeś tutaj w tym. Ja nie mogę. Ej, jaki straszny jesteś. W czym problem? O co ci chodzi? Jest taki problem. Czemu ona widzisz? Musisz mi pomóc. Musisz po prostu pójść za rzekę do starego domu i tam mnie po prostu uwolnić. Idź tam jak najprędzej, pomóż mi, proszę, pomóż mi. Dobrze, uwolnię cię, słuchaj, ale jakim cudem ty tu jesteś i tam jesteś zamknięta? Ja nie mogę, to jest naprawdę dziwne. Wywołałeś mi, jestem po prostu tam, gdzie ta koszulka, ale proszę, musisz mi pomóc, jestem uwięziona w tym starym domu, ja się cykam, dobra, ej, zniknęła gdzieś, mam to nagrane w ogóle, wrzucę to na YouTube'a, to będzie miało miliardy chyba wyświetleń, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Dobra, musimy, słuchajcie, jej pomóc normalnie, także idziemy stąd, zwiewamy czym prędzej i ona powiedziała, że za mostem ogólnie jakiś chyba dom opuszczony, że jest tam uwięziona. Ty, słuchajcie, może pójdziemy teraz po Lumi, bo to w sumie jest jej sklep butikowy i ona mi musi pomóc, ja nie będę samemu biegał i tego załatwiał, bo to jest w ogóle bardzo, bardzo niefajne dla mnie, nieprzyjemna sprawa. Lumi pewnie już sobie smacznie śpi na górze. O nie, gdzieś ją tu widziałem, patrzcie. Jeszcze się krząta w kuchni. Puk, Lumi, jesteś tam? Lumi! To ja. Ty, bo jejku, normalnie myślałam, że się wystraszę. Wiesz, co to? Ci powiem? Co? Miałaś rację. Tam naprawdę ogólnie jest jakaś zjawa u ciebie w butiku. Ale słuchaj, nie martw się w ogóle. Byłem tutaj z łapaczką duchów i dowiedziałem się, to jest w ogóle chyba jej bluzka i mogę ją jakby tak przyzywać na chwilę. Nie dawaj tej bluzki. Ja tej bluzki się po prostu boję, bo ona tu zaraz przyjdzie. Słuchaj, w ogóle musisz iść ze mną. Musimy uwolnić tego duszka, bo on jest gdzieś uwięziony. On jest uwięziony, słuchaj, za normalnie mostem w jakimś domu nawiedzonym. Chodź ze mną i musimy ją uwolnić, dobra? Dasz radę ze mną? Nie będziesz się bała? Czekaj, no chyba nie. Tu nie pojadę, to twoje samochodzik. Dasz radę tym pojechać? Weź tym po prostu poprowadź tutaj to, dobra? Dobra. Dawaj, jedź teraz. Słuchaj, w lewo będzie teraz, także na spokojnie. Okej, w lewo. I będziemy musieli jechać za most. Powiem ci, że taką misję mi dałaś. Mam w ogóle monitoring u ciebie zamontowany w razie co. Dawaj, teraz tu w prawo, okej. Dobrze, i za mostem zaraz będziemy w ogóle tutaj. Jedź tą drogą. Wiesz, Lumi, takie przygody dzisiaj miałem. No nie spodziewałem się tego. Złapałem też nubka, myślałem, że to na początku nubek z początku, ale okazało się, że nie. Ej, dobra,
Czekaj, tutaj jest jakiś nawiedzony dom. O Jocie, ja tam nie idę, ja się po prostu boję. Nie, już chodź, wysiadamy stąd. Wysiadamy, idziemy, ale, idziemy zobaczyć. Ale ja się tak strasznie boję tam po prostu, bo się nie pójdę do takiego strasznego chodź. Chyba domu. Chcesz, słuchaj, uratować Dobra. Swój butik? Musimy tego duszka uwolnić i wtedy on będzie wolny i nie będzie już normalnie nawiedzał twojego butiku. To jest jedyne i słuszne rozwiązanie twojego problemu. Uważaj, bo tutaj są różne pułapki. Nie wiadomo, co nas tutaj spotka. Także chodź, idziemy. To chodź razem, razem tutaj może Dobra. Wejdziemy Dawaj, po prostu. Chodź, w takim razie. Co jest? O nie! Wpadliśmy w pułapkę. O nie, zaraz normalnie ktoś nie, nas może tu zaatakować. Ja szybko. Nie będę po Dawaj. Prostu dłużej. Schodkami. Do góry. Nie, ja uciekam. Ja uciekam stąd, ja tu więcej nie przyjdę. Gdzieś ty mnie po prostu przyprowadzi. Nie, no ja nie mogę. Lumi, słuchajcie, zwiała. No to sam muszę tutaj pójść i uwolnić w ogóle, bo co ja zrobię? Słuchajcie, sprawdzimy jeszcze na kamerach. Ej, w ogóle... Kamera mi w ogóle cię popsuła. Chyba mi spadła normalnie monitor. Nie mam w ogóle moich nagrań. No nie, no i co ja teraz zrobię, słuchajcie. Dobra, wchodzimy do tego domu. Puk, puk. Przepraszam, czy tutaj ktoś jest? Ej, na razie tu nikogo nie widzę. Same pułapki. Dobra, przejdziemy. Ej, słuchajcie, jakieś jedzenie tutaj jest. Gdzie ten duszek mógł zostać uwięziony? I kto go w ogóle tutaj uwięził? Dziwne. Ej. Patrzcie, woda tutaj leci z kranu. Wyłączymy ją, ktoś tu niedawno musiał być. Czyli ogólnie możemy tutaj się kogoś spodziewać. Bardzo niedobrze. Ej, co to jest w ogóle? Strasznie śmierdzi, jakieś błoto. Albo co jeszcze gorsze, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest to, co myślę. Ale tu są jakieś lasery. Ej, czekajcie, zobaczymy. Czy ktoś tutaj jest? Duszku! Ratunku, jestem. Ratuj mnie. Jestem, przyszedłem Uwolnij po ciebie. Mnie stąd. Przyszedłem Musisz... po ciebie. Co, jak ja mam cię uwolnić? Tutaj tu musisz są lasery pójść w ogóle. Do wiedźmy. Musisz pójść do wiedźmy, ponieważ ja ją kiedyś bardzo trollowałam i potrzebny jest taki specjalny sprzęt, żeby zniszczyć te lasery, żebym była wolna, a tak nie mogę stąd wyjść i się po prostu tutaj tak męczę czyli i mogę cię... być tylko ewentualnie tam, gdzie czyli tam koszuleczka moja. Wiedźma cię tu uwięziła. Tak. No dobrze, słuchaj, tak. No to tak naprawdę ja się postaram ciebie uwolnić. A gdzie ta wiedźma w ogóle mieszka? Gdzieś no tu niedaleko? No tu, niedaleko. Dobra, ona widzę. Tutaj mieszka. Blisko. Ja nie mogę, w ogóle jest pełnia, ja się boję, ty jesteś duchem, ty normalnie latasz, nic mi nie zrobisz, jak cię uwolnię, obiecujesz? Nie, nic ci nie zrobię, nie będę nawiedzać więcej tego butiku. Dobra, ale uwolnij mnie. Dobra, idziemy szybko, słuchajcie, lecimy do wiedźmy, musimy zdobyć jakieś urządzenie, żeby po prostu zniszczyć te lasery, także słuchajcie, tu szybko skaczemy, wchodzimy w nocy, co to w ogóle za pomysł, Gplayka już tam nie czeka, a ja w nocy muszę lecieć, słuchajcie, do wiedźmy i uwolnić normalnie duszka, rozumiecie to? Takie, kurczę, ciężkie misje mi tutaj wyskoczyły, ale... O nie, tam jest ta wiedźma, patrzcie, ona jeszcze nie śpi. Musimy jakoś ją przechytrzyć, pewnie mi nie będzie chciała dać w ogóle tego urządzenia, skoro ona uwięziła tego ducha. Dobra, jak się teraz nie będzie patrzeć... Czekajcie, tyłem, dobra. O, to teraz. Szybko wchodzimy. Dobra, nie skapnęła się. Tutaj ktoś chodził, czy tutaj ktoś chodził? Tutaj coś ma. Dobra, superły. Ej, tutaj coś jest. Może to dzięki temu można wyłączyć te lasery. Dobra, teraz szybko idziemy do góry. Zeskoczymy, słuchajcie, perłą się tepniemy. Dobra, ktoś szybko, tu normalnie szybko. Jest w tym moim, muszę aż czarów jakiś użyć. Dobra, bo nie, ona czarów mary, czary, mary, kto tu jest? Nikt. Tutaj mnie wcale, tutaj mnie nie ma. Co ty tutaj robisz? Słuchaj, wiedźmo, czemu uwięziłaś ducha w starym opuszczonym domu? Powiedz mi, co? Jak ją uwolnisz, to po prostu będzie jedna wielka klątwa tutaj nad tym miastem. To co? Zapomnij, żebyś ją uwolnił. Tak, właśnie tak. Ale tak naprawdę ona nawiedza butik Lumi, ja muszę go uwolnić, bo tak naprawdę nie da jej spokoju, rozumiesz? Rozumiesz? Ogólnie, słuchaj, ja tutaj mogę być trollem, ubrałem sobie teraz maskę, dlatego lepiej uciekaj, wiedźmo. Stroluję. Dobra, słuchajcie, przekonałem ją tą maską. Mogę sobie ubrać normalnie maskę trolla. Już wyglądam jak trolek. Dobra, słuchajcie, także teraz perłą się rzucam szybko tam. Idziemy teraz spróbować zniszczyć ten laser. Muszę się tepnąć właśnie tam na ten tutaj balkonik. Dobra, czy mi się uda? Dobra, udało mi się, słuchajcie. Jestem już na balkoniku. Zobaczymy, jak to w ogóle działa. Czyli co, tutaj? Ej, patrzcie, zniknął tutaj jeden laser. Dobra, teraz następny. Patrzcie, jak znika! Ej, duszku! To ty, co chciałeś mi pomóc, bo... Zobacz! Uwolniłem cię, tylko proszę... Nie podchodź do mnie! Nie, ja się ciebie nie boję! Nie bój się mnie, ja jestem dobra, po prostu ona mnie wzięła i uwolniła, ale teraz mogę tu sobie, zobacz, wszędzie w ogóle latać. Słuchaj, nie,
Nie strasz, nie strasz! Słuchaj, obiecujesz, że już więcej nie będziesz nawiedzać butiku Lumi i że tutaj nad nasze miasto nie będzie żadnej klątwy tutaj rzuconej przez ciebie? No nie wiem, bo jak się zapomnę, to dalej będę nawiedzać, ale postaram się, że nie, to w takim razie lecę za góry, będę tam kogoś tam nawiedzać. Dobrze. Ja nie mogę, słuchajcie. Chyba się udało. Widzicie? Poleciała sobie. Uwolniliśmy normalnie tego duszka z pułapki. Mam nadzieję, że teraz, słuchajcie, Lumi już będzie bezpieczna i będzie mogła bez problemu prowadzić swój butik. A na ten odcinek to by było na tyle. Ja się z wami, widzowie, żegnam. Dzięki, cześć i na razie. Trzymajcie się. Pa, pa.